Jak mówiłem na samym początku naszej redakcji, wrócimy jeszcze do projektu Tożsamość, a z nami są dziewczęta z Plastyka w Drzewniaku. Przedstawcie się, dziewczyny. Z tej strony Natalia Karwecka, Zuzanna Zatorska, Aleksandra Skorupska, Wiktoria Skórek, Marta Suliga. I oczywiście z nami pani Dorota Ciecholeska-Hanowska. Nie mogę zapomnieć, też przepraszam, pani nazwiska cały czas. Ale najpierw, zanim przejdziemy do pani Doroty, chciałbym porozmawiać z wami, dziewczyny, o tym, bo wydałyście, właśnie muzeum wydało książeczkę, którą wy ilustrowałyście. Co to za książka? Książka jest na temat pokoleń, tego jak właśnie początkowo ludzie przyjeżdżali do Słupska i osiedlali te tereny. A skąd te osoby są? Skąd bohaterowie? Bohaterowie są praktycznie ze wszelkich stron. Jest tutaj, od dawna było właśnie tutaj bardzo dużo osób pochodzenia żydowskiego, dużo było rodzin niemieckich. Przykładowo też mieszkam w starym domu po niemieckim, więc też częściowo. Poczułam też, że ten projekt jest częściowo związany z tym, jak to wygląda u mnie w rodzinie. Właśnie sięgałyście po swoich przodków, po swoją rodzinę jako bohaterów? Nie wiem jak dziewczyny, ale u mnie moja rodzina w sumie jest z południa Polski i z aktualnych terenów Ukrainy, stąd moja prababcia właśnie się osiedliła u nas w Słupsku. Dziewczyny, co było najtrudniejsze w pracy nad tą książką? I teraz konsternacja. Wyrobić się w terminie. Taki żartik. Tak naprawdę to była frajda robić te ilustracje. I miałyśmy nowe wyzwania, którym sprostałyśmy, tak nam się wydaje. No i ta książka została wydana, czyli chyba jednak faktycznie sprostałyśmy wyzwaniom. Pomagała wam wasze nauczycielki, prawda? Nasze nauczycielki głównie sprawdzały tą poprawność, zwracały uwagę na błędy, no a my je korygowałyśmy, gdy była potrzeba. No to jeszcze powiedzmy, że była pani Kasia. Tak, była pani Kasia Tomasiak, która dzielnie nad nami czuwała i korygowała nas. No pozdrawiamy panią Kasię oczywiście, pomachajmy jej tu wszystkim. Tak, choruje. Choruje. To zaraz przejdziemy do pani Doroty. Pani Doroto, ta książeczka, Spotkaliśmy się w Słupsku, to też jest część większego projektu, oczywiście Tożsamość, ale też wystawa jest pod tym samym tytułem. Co na tej wystawie się znajdzie i gdzie ona będzie, bo ona nie będzie u nas? Ta wystawa była prezentowana w Białym Spichlerzu w 2021 roku, a teraz nasi partnerzy Muzeum z Bad Windsheim zaprosiło nas, żeby na otwarcie sezonu pokazać wystawę. To jest wystawa, tam już będzie typowo planszowa i będzie możliwość oglądania filmów z napisami niemieckimi. No i właśnie otworzymy sezon, pojadą wszyscy uczestnicy projektu. Ja, pani Katarzyna Maciejewska, Marzena Mazur i nasz tłumacz Robert Kupisiński. I jesienią nasi właśnie koledzy z Bad Windsheim planują swoją własną wystawę poświęconą, już oni nie mówią teraz wypędzonym, ale też tym przesiedlonym. I być może ta wystawa będzie prezentowana w Słupsku w 2024 lub 2025 roku. To może być bardzo ciekawa wystawa z zupełnie innej perspektywy, prawda? Tak, tak. Będziemy też na pewno tam współpracować, bo kilka naszych wywiadów im udostępnimy. Wydaje nam się, że będzie to coś ciekawego. I zobaczymy też, jak właśnie oni w Bad Windsheim zaprezentują naszą wystawę, prawda? Też mają właśnie urządzić wśród tych planszy takie pomieszczenie, jak było tu u nas, kuchnia, salon. Ta kuchnia to pomieszczenie właśnie, gdzie takie najskrytsze czasami wyjawia się swoje myśli. No i salon, gdzie przyjmujemy gości i tam dzielimy się tylko takimi jakimiś uwagami, które są wszystkim znane, prawda? Oni właśnie robią podobnie. Trzymamy kciuki za wystawę naszą, żeby tam się dobrze przyjęła w Niemczech. No i czekamy na to niemieckie, bo to będzie bardzo ciekawe. Drogie panie, bardzo wam serdecznie dziękuję za spotkanie. Gratuluję książeczki, a szanownych państwa zapraszamy na kolejną redakcję jeszcze zimowo za tydzień.